Siema, tu Pyza na kolejnym filmie, tym razem dla wszystkich miłośników leśnych wypadów na grzyby. Postaram się nakręcić dla Was, kochani moi widzowie, jakiś materiał z tych pyzowych lasów. Zobaczymy, co rośnie, bo przez kilka dni w całym województwie, w całej Polsce były opady deszczu, zimno i po tych opadach czas teraz zobaczyć, co w lesie rośnie. Chwilę, drodzy widzowie, jest 7.08.2021, czyli sobota, dzień wolny od pracy i w ten dzisiejszy dzień wolny od pracy, czyli urlopowy dzionek, nakręcę dla Was jakiś materiał i zobaczymy, co tu rośnie. Bez kozery, drodzy Państwo, wybrałem to miejsce z tego względu, że zobaczcie sami, pierwsza zdobycz z tego pyzowego lasku. Jak widzicie, piękny pierwszy borowik. Więc zrobimy mu fotkę i go zerwiemy. Drodzy Państwo, fotka zrobiona. Weźmiemy naszą zdobycz. I tak się prezentuje nasz borowik z pyzowego, jak to się mówi, lasu. Nie będziemy go na razie sprawdzać, tylko delikatnie go obczyścimy. Tak ja to robię, tak żeby piachu nie zabierać. I wygląda na czysty. Czysty po tych deszczowych dniach i mamy jedną sztukę, którą zabierzemy i pochodzimy i zobaczymy, co jak, drodzy Państwo, ale jak jest jeden, to znakiem tego, że niedługo wyskoczą te borowiki. A teraz przejdę dalej i trochę pochodzę po lesie, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników, swoich wiernych widzów na wypad z lasu w moim wykonaniu, więc zaczynamy. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Idziemy przed siebie. Więc po cichutku, po malutku idzie Pyza po leśnym ogródku, szukając borowików. I taki materiał z tego sobotniego, słonecznego dzionka nakręcę dla Was. Więc pochodzimy pomału. Może coś się fajnego trafi. Tu co mamy? Tutaj jest goryczak. Goryczak, więc się nie nadaje do zabrania. Szukamy borowików. Mniej więcej coś takiego. Więc zobaczcie sami, jaki piękny, dorodny borowik, którego się udało namierzyć na wstępie filmu. Więc chodzimy dalej, dalej i szukamy tych naszych leśnych przyjaciół. Trochę tu, trochę tu, trochę tam. I co mamy? Mamy tutaj jakiegoś osobnika, lecz to będzie chyba znów goryczak, ale zanim go nie zerwiemy, to się nie dowiemy. Czyli goryczak. Goryczak. Więc nas takie grzyby nie interesują. Być może pojedyncze sztuki borowików trafimy. Ale jak jest, drodzy Państwo, jeden, po paru minutach chodzenia
wstęp chciałem nakręcić, jak jest jeden, to powinny być jeszcze inne. No i dlatego pochodzimy, zobaczymy pomalutku, powolutku. Nigdzie nam się nie spieszy. Taki rekonesans przed konkretnym już takim grzybobraniem. Nie wiem, drodzy Państwo, może już się kończą, może już były. Tego ja nie wiem, bo nie miałem, miałem wolne, ale padało. Jak wiecie sami, w całej Polsce też padał. I nie miałem nawet myśli, żeby iść do lasów w te deszczowe dni. A dzisiaj, w sobotni dzień, wybrałem się tak, aby coś nakręcić, zobaczyć. Więc szukamy dalej, odpoczywając, spacerując w ten popołudniowy, sobotni dzionek. I miejmy nadzieję, że jeszcze coś upatrzę i coś fajnego znajdę i Wam pokażę to na filmie. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy dalej, co i jak. Jak widzicie sami, w lesie mokro jest. Zobaczcie, ile wody. No padało, padało. Chyba u Was także. Więc nie ma co się czarować. Deszcz był, deszcz był. Teraz to musi wszystko ziemia zaparować. Musi być kilka dni ciepło. Przede wszystkim ciepłe noce. I to wszystko obrodzi, obrodzi. Będzie wysyp borowików. Ale to chyba jeszcze trzeba trochę poczekać, aż to wszystko wchłonie, czyli ta woda, i się obrodzi, zgrzybni nowy towar, czyli nasze grzybki. No ale przejdziemy pomalutku, powolutku, poszukamy i miejmy nadzieję, że tylko nie ten jeden grzybek będzie dzisiaj zaliczony w moim koszyku. Więc pomalutku, powolutku szukamy grzybków. Okej. I jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy widzowie. Bajecznie. To nie to, jakieś psioki rosną, no ale w większości, drodzy Państwo, co trafiam, to goryczaki. Goryczaki, jak widzicie, tego jest sporo. Ale interesują nas grzyby jadalne, ale pomału zaczyna coś się dziać. Więc wkrótce będą grzybki, tylko jeszcze trzeba trochę poczekać. Być może są nisko w ściółce pod liśćmi i 2-3 dni na bank grzybki będą, a na tą chwilę to tylko, widzicie, psie grzyby, czyli grzyby niejadalne wokół mnie rosnące w tym dzisiejszym dniu. Ale chodzimy, chodzimy,
pospacerujemy. Bo jest taka zasada, jak powiedziałem, jak jest jeden, to i gdzieś może trafimy drugiego, trzeciego. I taki spacer nie zaszkodzi. A zobaczycie mniej więcej co i jak w tym moim lesie. Tak mówię, wszystko na razie tylko oprócz borowików. Oprócz borowików wszystko. A to co jest? No widzicie, ale jadalny grzyb, lecz niestety zdrowy nawet, ale taki stary już, bo sito ma, zobaczcie, żółte to dorosły, czyli już tak by było stary grzyb, lecz no widzicie sami, trafił się, idziemy dalej. Zobaczymy między tymi drzewami powalonymi, ale tu nic nie widzę, tam jest jakiś grzyb, ale to chyba niejadalny, nie, na pewno nie. Może tu gdzieś coś będzie fajnego stało, ale jeszcze nie pora, tak jak mówię, po tych deszczach trzeba kilka dni odczekać na wysyp. Tu co było, kozak był, kozaki czerwone, jeden i drugi, dwa kozaki czerwone stały, no ale ze starości już się powaliły. Zobaczmy, czy tu jakiegoś młodego nie ma nigdzie. Nie. Niestety nie. Ale widzicie, czerwone kozaki też się mogą trafić. Lecz tak jak mówię, trzeba poczekać kilka dni, aż tą ziemią ruszy i wtedy będzie konkretne grzybobranie w moim wykonaniu. To nie, a to coś ciemnego, ale chyba też nie. Betka. Jadalne grzyby, ale ja takie nie zbieram. No i szukamy, zobaczymy na tym placu tutaj, gdzie jakaś dróżka, ścieżka. Może tu będą jakieś maluszki, które się gdzieś tutaj pochowały. Zobaczcie, jaki wielki był staruszek. Prawdopodobnie, zobaczcie, zobaczcie, jaki wielki. Żuczki mają szamkę, ale widzicie, to był stary borowik, a tak chodzę i nic, tylko ta jedna sztuka, więc będziemy musieli jeszcze poczekać kilka dni, aż się wysypią te grzybki, no ale przejdziemy jeszcze kawałek, zobaczymy, ale nic z tego nie będzie, drodzy widzowie, nic z tego nie będzie, bo już przeszłem kawał lasu, już powinny być odznaki. To tylko na wejściu ten jeden na zachętę, z którego się bardzo cieszę. I czekam na kolejne grzyby z tego miejsca w tym nowym sezonie 2021. Ale jeszcze przejdziemy kawałek i będziemy się już cofać do wyjścia. Jak widzicie sami, że nic nie ma, nic. Kompletnie nic. Różowy, to widzicie, tylko te goryczaki
i nic poza tym. Szkoda słów. Och, o, oj, widzę czerwone kozaczki, drodzy Państwo, z daleka. Sztuka. I tu druga. Ale ten jeden jest bardzo stary, przetniemy, widzicie, dół by był dobry, ale sito jest bardzo mokre, więc weźmiemy tylko tego i mamy borowika oraz czerwonego kozaka, a ten to już taki stary, mokry. Rozejrzymy się jeszcze trochę i po chwili będziemy niedługo kończyć. Tu widzę kolejnego. Ten jest ładny. Ten jest, drodzy Państwo, fajny. Akurat taki do wzięcia. Czyli przejdziemy pomalutku. I zobaczymy, co jeszcze uda się tu trafić w tej miejscówce. A tutaj co mamy? Nie, to jest jadalne, ale zobaczcie, jaki ogryzek. Ogryzek. A tu? Nie, to nie. Więc widzicie, jaka sytuacja, że na te nowe grzybki trzeba jeszcze trochę poczekać. Ale nic nie pachnie w lesie grzybami, nic. Nie pachnie grzybami, nic. Więc wychodzimy stąd i cofamy się w drogę do wyjścia z lasu. Więc nic poza tymi grzybkami, co pokazałem, czyli trzy kozaki czerwone oraz borowik i nic, więc wychodzimy pomału i będziemy pomalutku kończyć tą dzisiejszą imprezę w ten sobotni popołudniowy dzionek w tym świętokrzyskim lesie. Więc, drodzy Państwo, tak to wyglądało, jak pokazałem na filmie, czyli na wejściu do lasu jeden borowik. Już myślałem, że będzie fajnie, lecz niestety musimy poczekać. Na tą chwilę wygląda tak, to pokazałem na filmie, czyli dużo jest grzybów niejadalnych, dużo występuje, jak widzieliście na filmie, goryczaków, no i kilka starych grzybków znalazłem. I oprócz tego kozaki czerwone, tak na filmie, więc musimy trochę jeszcze poczekać, zanim to wszystko ruszy w dobrą stronę, więc jutro jest niedziela i
odpuszczę sobie na razie las. Tak jak powiedziałem, kilka dni trzeba poczekać po tych deszczach, aż to wszystko wyskoczy, obrodzi, więc odpuszczam na razie las. Wybaczcie, drodzy moi wierni widzowie śledzący filmy z lasu, jesteście cierpliwi, za to wam serdecznie dziękuję. Czekaliście cały sezon na nowy sezon, więc dlatego ten film dzisiaj dla was, pokazać wam co i jak, więc bądźcie jeszcze dalej cierpliwi, tak trzymać, dziękuję wam za to, a ja odpuszczam sobie. Jutro jest niedziela i z niedzieli na poniedziałek jadę na noc na ryby i będzie wypad z ryb. Przyszły tydzień jeszcze cały mam urlop do 16, więc myślę, że jeszcze z lasu będzie jakiś wypad, więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I tak trzymać. I do następnego. Siema, pyza. Narka. Jedziemy na Kielce. Cześć.